Howdy towarzysie, cześć tu Pysiek, a to kolejny odcinek z Sally Face. Wchodzimy teraz do Toda, tak jak mieliśmy wejść. Rodzice Todzika i Bongo! Masz tu jakieś duchy? Nie ma tego gościa na sraczu, dobrze. Może wy jesteście radioactive, nie jesteście. Dziub. Dobra, kurna. Dobra. Talk. Are you ready? Not yet. Co to jest? Co to za nowy gadżet? No, miałeś go nie zobaczyć. To miała być niespodzianka. Co to jest? Upgrade do gitary. Super. Bla bla bla. Ale trzeba na niego czekać. Okej. Talk. Are you ready? Ready? Taped into the security cameras and I will be able to look for... Dobra, czyli włamał się w sieci kamer, możemy iść, więc lecimy. Otwieramy drzwiczki, nie widać nas. Get it. We should go quick before she gets back. Idziemy do pani Peterson. Pani Messerschmidtson, co? Dude, it smells like us in here. Śmierdzi jak dupa. Jak stara stopa. We better make this short visit. I can't take this stage for too long. Okej, czyli tutaj śmierdzi. To już ona rzeczywiście pracuje na farmie. Te obrazy dają mi jakieś takie dziwne wrażenie, uczucie. Jak jakiś taki zimny dreszcz. Ta, też to czuję. Rozejrzyjmy się. Radioactive. Nie, stare radio. Nie, nie można. Bedroom 1, clock. Bedroom 2, clock. Zegar stoi na 3:14. Znaczy, żeby go ruszyć, to po prostu sobie idzie. 3:14, godzina duchów, zajebiście! Tiapers. Packerton. Lodówka. It's filled with rolls of bologna, along with some frozen vegetables and other various food. Okej, okay, czyli jedzenie. Dobra, idę do łazienki. Kto ostatnio czyścił to? Toaleta. Gówno. Dobra, idziemy dalej. Zamknięte. Jakimś dziwnym mechanizmem. Też zamknięte. Ej, mordo, tu jest wszystko zamknięte. Jakaś dziwna lodówka? Nie, normalne rzeczy. Tak, tam jest padlock, otworzysz go? Ta. No właśnie, po co to jest? Chwileczkę, może jestem głupi. Got it! A właśnie. Lodówkę otworzyliśmy. Goat head! I knew it! Pentagramy i goat head. It is goat. I fucking called that shit, man. No właśnie. Mogę mu to wsadzić. Goat head. Ciekawie. This is a bizarre lock, dude. I'm not sure if I can pick it up, but I keep trying. Okay. Czytajcie, chyba muszę zejść po prostu z pola rażenia, że tak to powiem. Coś tu jest dalej? Po prostu trzeba tutaj pochodzić, ten goat head. Wiedziałem, że ta krew tutaj, tej krwi tutaj nie było i tutaj ducha odkryję.
O, właśnie. Hi, little buddy. I ta koza miała chyba podrażnięte gardło, bo nie ma głowy. Właśnie. Wszystko się łączy. Baba. Baba. Co to do cholery było? Duch kozy. To mnie dziwiło, ale tego się nie spodziewałem. No właśnie. Kurde. Znowu? Baba? Cześć, pani koza. Baba. Może ona zacznie gadać na jakiejś odpowiedniej stacji. Na przykład na tej, co kliknąłem. Header myślę, ba. Nie, nic nowego. W łazience coś? Kurde, ciekawa zagadka się tu pojawiła. Otworzyłeś to? Nie. Dobra, to pominąłem. Ba. Muminki. Czy mam wrażenie, czy to są zdeformowane dźwięki z soundtracku tej gry? Ba. Może na tej stacji zaczniesz coś gadać, kozo? Może to z tym nie ma nic w ogóle wspólnego? Jest też taka możliwość. W takim razie z czym by to miało coś wspólnego? Nie, tutaj ekwipunku nie mogę wyjąć. Została mi ostatnia stacja. I klawisze trwałe. Dalej będzie baba. Ta. To nie z tym ma coś wspólnego. Ja pierdzielę, no. Czekajcie, bo tu jest ta plama krwi. Musi być ważna. Z czym można to połączyć? Skoro do tego radia nie mogę nic wsadzić. Nawet karty. Nic. Oh well, czyli mamy zagadkę. Bardzo dobrze. Zegar zaczął chodzić po ustawieniu 10:47. Okej. 10:47. I co? To jakiś ma związek z tym? Nie. Z tym? Też nie. Może w takim razie coś z tego. 8:93 też nie pasuje. 10:25 albo. No też.
Albo dziewiąta. Nie. Albo dziesiąta pięć. Albo 10:59, albo 10:25. Dobra, 10:59. 10:59. Nie? To w takim razie 10:25. Powiedziałem 10. 25. Też nie? O rany. 9. No 93, nie, 9:37 może być? Albo, no 9:37, to jest ostatnia kombinacja, jaka może pójść. 9:37. I dalej nic. No jasna cholera. Może coś tu znajdziemy na ten temat. 10:47. To jest właśnie podpowiedź do tego, jakie trzeba było ustawić radio, żeby dało się czas odnaleźć. Teraz musimy znaleźć odpowiedź na to, co ja z tym muszę, co ja z tym czasem mam zrobić. Jakieś cyfry, liczby, numery. Diapers. Może coś na tych obrazach. Cholera no. Nie mogę tak ustawiać czasu w kółko. Zastanówmy się. Pa. Baba. Ba. Baba. Ba, baba. Ba, baba. Może to jest kod binarny. Jakiś 01. To co by oznaczało baba, ba, 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 ba. Czekajcie, ja sobie odpalam Painta w tym momencie. Liczymy kodem binarnym. Dobra. Znaczy, Paint mi się tutaj w ogóle nie przyda, bo ja to znam na pamięć. 01. To będzie potem ze. W sensie to jest zbyt głupie, żeby było prawdziwe, ale tak, to był kod binarny. Dobra. Okej. Coś tutaj jest. Albo ktoś. Halo? Pan Packerton? Halo? Chyba cię nie słyszy. Masz rację. Wygląda, jakby był w jakimś wegetatywnym stanie. Gościu jest spierdolony. Wszystko tutaj, cały dziwny smród dochodzi stąd. Ta, rozejrzyjmy się tutaj na szybko. Newspapers. Wszystkie o tym, że on zginął, ta. You're talking about the death of Mr. Packerton. He's dead, then who's laying... Jeżeli on nie żyje, to kto tutaj leży? A, bla 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 bla. I czemu tu jest tyle diapersów? Co do cholery. Ten apartament jest strasznie dziwny. Dobra. Pan Packerton? Ale czekajcie, co? Co tam dalej było? What the fuck? Is the... I think the mystery was human shit. Todd would have seen some signs of that. The love is... Czekajcie, gówno? W mortadeli? Are you Mr. Packerton? Blink if you can hear me. Hello? Odłączył mu respirator. A właśnie, di. Lecimy. Young child, please help me. How can you be? You are you dead? I am between, suffering for what seems like an eternity. Czy to zrobiła ci pani Packerton? Tom Packerton? We were in love. Kiedyś się kochaliśmy, albo tak myślałem. Tak, to ona zrobiła, proszę. Boże, mi muszę uciec stąd. Co jest w mortadeli? Mortadeli? Boję się i... Nie wiem... Nie, obawiam się, że nie wiem nic na ten temat. Ten pokój jest moim więzieniem. Moim grobowcem nieskończonych cierpień. Nie wyjdę nigdy z tego stanu. Jak mogę ci pomóc? Po prostu odłącz respirator.
To skończy moje cierpienie, uwolni mnie. Okej, okay. Jesteś pewien? Tak, proszę dziecko, liczę na ciebie. Bla. Pull the plug. No tak, no odpinamy respiratorek. Skoro mnie o to prosi duch. Mam nadzieję, że to była dobra. Dobra. Mam nadzieję, że to był. Kurna. Mam nadzieję, że to był dobry wybór. I didn't have a choice. Nie miałeś wyboru. Ten biedny człowiek był w takim strasznym bólu, że to jest to, czego chciał. Mam nadzieję, ja. O, w cholera. Ona wróciła. Szybko, za tą szafkę. Knar celifate. Jeżeli tego nie przeżyjemy, ja. Kocham cię, gościu. Też cię kocham. Nie zmieniam, żeby niedzielę, mówiłem ci. Tak. Ej, sorka, że psuję wam moment, ale co to jest do cholery za miejsce? Ashley, przestraszyłaś nas. Tak, zauważyłem. Miło cię widzieć, Ash. Myślałem, że musisz patrzeć na Benjamina. Tata wrócił wcześniej, więc przyszłam tutaj. Dzięki, przepraszam, że was przestraszyłam, bla bla bla. Stary, czy to jest pan Packerton? Czy on... to był on. I już go nie ma. W końcu spoczywa w pokoju. Cholera. And please don't tell me this is what going to the... I powiedz, że nie, to nie jest to, co idzie do mortadeli. Tak, mamy nadzieję, że to nie jest to. Nie otworzymy tamtego pokoju, więc... Musimy się tam dostać, zanim na wyjdzie. A, muszę to sprawdzić. Kiedy... While we were hiding... Kiedy my się chowaliśmy, ten klucz pod szafką. O, właśnie. Ten klucz powinien otworzyć nam sypialnię. Jesteśmy w środku. O kur... Co do... O mój Boże. O, fajnie, tego na razie nie zrobię, ale... Tu ducha żadnego nie ma. Alfabet Morsa jest na ścianie. To wygląda jak jakaś fabryka do zabijania. Maszyna do zabijania, nie fabryka do zabijania. Dobra, nie mogę stąd wyjść, a mam wpisać kod. Dobra, szukajmy czegoś, co może być kodem. Wsłuchiwałem się w ten zegar. Czy to nie będzie właśnie kod binarny, ale nie. Nie mam na razie pomysłu na zamek. Chyba, że to może być 1047. Aha, to może być też 3.14. Tak? O Jezus, to było 3.14. Nie, to nie będzie liczba pi. Zresztą liczba pi to jest ile? 3.14. A liczba pi to jest, proszę ja was, 3.14 i 1 jak już. 3.14.1, tak jak tutaj. To nie jest liczba pi. Może liczba pi od tyłu. To by było w takim razie 3.4.1.1. Got it, man! Ale żebym pomyślał teraz. O kurna. We were in way over our heads here. We need to get help. Ta, to nie są kości, co? Nie ma tu żadnych kości, to po prostu... Mięso. Człowieku, nawet nie mów. Powinniśmy zdobyć jakąś pomoc. Nie widzisz? There's no one who... Nie ma nikogo, kto by nam pomógł.
cały czas coś, co... Every time something happens here, it covered up. No, w sumie fakt. The cult look, Charlie, Mr. Sanderson. Who knows what else this place has hidden? No właśnie, co miejsce kryje? Nie możemy ufać policji. Nie możemy powiedzieć naszym rodzicom, ponieważ oni pójdą na policję. Nie wierzyli w nic, co im powiedzieliśmy. Więc co powinniśmy zrobić? Nie wiem. To miejsce wydaje się teraz to gorsze. Packerton zabijający, zabija ludzi i podaje im... Nie wiem, czy kiedykolwiek spojrzę na tą bolonię tak samo. Na tą mortadelę, no. Co się teraz stanie? O. Well what? Pytałeś, dlaczego nie jem mortadeli, którą mi dajecie. To wszystkich fascynujących historii, które nam opowiadałaś. Naprawdę nie wiesz, nie powiesz nam, co się stało później? A po co? Przecież tak mi pewnie nie uwierzycie w to, co powiem. Anyways, and the story just gets more unbelievable. Poza tym historia staje się coraz bardziej nie do uwierzenia od tego punktu. Plus w dodatku pewnie to jakoś utniecie, żebym brzmiał jak jakiś lunatyk w telewizji. Powiedz nam resztę historii. And we'll air in it. Co? Dobra. A pokażemy ją w całości bez ucięcia. Obiecuję ci. I heard you mentioned Todd Morrison's name before he started. Did you visit him? They won't tell me anything here. Yes, we showed a segment on him yesterday. Okej. Okay. Czy wszystko jest w porządku? Czy on wciąż jest w szpitalu? What? Powiem ci wszystko, co chcesz, ale najpierw opowiedz mi historię o mortadeli, a ja opowiem ci o Todzie. Todd jest w szpitalu. Co się tu odwaliło do cholery? Że później Larry nie żyje, a Todd jest w szpitalu, a Sally jest w więzieniu. Co tu się musiało odwalić w tej historii? To mnie zastanawia. Hej ludzie, chodźcie, to spójrzcie na to. O właśnie. There's some kind of trash chute. Aha, jest coś jak taka winda na śmieci, wiecie, jak są w blokach, schowanym za tym obrazem. To dziwne, ten budynek nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie składa się śmieci. It doesn't look, to nie wygląda tak, jakby to szło na zewnątrz. Nie wychodzi z niego światło. Ostrożnie aż. Ciekawe, gdzie to prowadzi. O, brawo. Aż, wszystko w porządku, aż. O nie, to nie może się dziać. Proszę, powiedz mi, że z nią wszystko ok. Musimy wiedzieć, gdzie to prowadzi. Jak my, gdzie my. To prowadzi tylko w dół, to jest jedyne wyjście. Nie, jeżeli what if I fall too? Co jeżeli my też spadniemy, albo wylądujemy na niej, czy ona jest żywa, czy my ją nie zabijemy, bla bla bla. Okej, okay, masz rację, pomyślmy. O nie. Egno setekele to obra. Erkuneal. Hyu. Ryu. Nie wiem, co znaczy dalej. Wiem, gdzie to prowadzi. Co? Jak? Nieważne, po prostu. Powiedz to, dowiesz, się spotkali w in the basement. Co? Czemu ja tego nie rozumiem? What's going on? Za tą maszyną to może się chować. Czy wszystko zacznie w porządku? Wygląda to, że wszystko będzie ok. Chodź, pomóż mi z tym. Teraz pomyślałem, bo do tej maszyny nie dostarczałem nigdy jedzenia. Co? Aha, szafka. Nikt nie używa tego apartamentu przez dłuższy czas. Wrong shape, but Alison can afford in it's just like a fifth floor. Ok. Co widziałeś z tej wizji, Sal? Nie wygląda tak, ale miałem jakby takie taką iluzję. Okej, okay, prowadź. My z Larym czy będziemy. Pomożemy ci, zamknięte. Poczekaj, mam. Jeden z tych kluczy od pani Packerton. No wygląda jakby był stąd. Dobra. Perfekcyjnie. Gdzie ona spadła do cholery? Nic tu nie ma.
Daj minutę, żeby się rozejrzeć. Bedroom 1. Okej. Coś tu musi gdzieś być. Znowu jest ten zielony coś. Dywan. Podłoga. Chłopacy, chodźcie, zobaczcie to. Wiedziałem. Dude. Musi być jakiś nieużywany pod piwnicowy level. Is the final note in any... Nie ma go w żadnym planie budynku, jaki widziałem. To najprawdopodobniej jakaś stara piwnica. Nie mam pomysłu, co to jest. The third key Mr. Packerton fits in the door. Ash must be down here. Dobra, tak, dokładnie. Jedyne miejsce, gdzie może być Ash, to jest tutaj. Chodźmy, to jest głębokie, wciul. Okej. Oh, this game is so creep. Well, to wygląda źle. Architektura tego to musi być sprzed kilku wieków przynajmniej, no nie? Wieku wypełniony krwią i demonami, to jest straszne. Wszystko to jest stworzone z... To są te kolce wszędzie! Pamiętacie, jak graliśmy w tą grę? Muszę otworzyć jakąś tą grę, dobra. Dobra, trzeba ułożyć pentagram, już to wiem. Musimy się rozejrzeć i poszukać... Rozejrzeć się w tym miejscu i rozdzielić, poszukać rzeczy. What the fuck? X mine. An other leather book. Bound book with symbol of great head on the cover. Written in another language and the page smell like rotten flesh. This book gives me an oddly strange sensation of déjà vu. Mi też, bo to było... To wszystko było w tej... Okej. To wszystko było w tej minigrze. May our sight pierce and heaven and our infinite and everything. Znowu? To mnie napełnia energią tym razem. Aha. Mogę podnieść tą żarówkę? Dokładnie. I ułożyć ją tutaj. Czy nie? Już, dokładnie. Aktywujmy to. Te obeliski się wysunęły. No właśnie. Ha. I drugi powinien to obkręcić w pentagram. Aha. Okej, prawie. Trzeba użyć z tego pentagram. Te obraca wszystko, a te tylko kilka, ale wydaje mi się, że to jest idealne ułożenie. Albo prawie idealne? Jest. Okej. Dude. Co, że dostał ataku serca? To mnie tak wciul wystraszyło. Dobra. The switch won't stay down. Todd, możesz na tym stanąć? Larry i ja pójdziemy poszukać, aż kiedy ty będzie... Dobra, a ty się upewnisz, że nic z nas nie zamknie. Okej. Gotowy? Nie, ale aż musi tam być. Chodźmy. Dobra. Teraz to ja mam tutaj mindfucka w ciul! Podzielimy się. Okej. Dlaczego to zawsze mi się dzieje? Teraz gramy Larym. No okej. O panie. To miejsce wygląda jak labirynt. Aether Rock Keycard. Czekajcie, mieliśmy... To są wszystko... z tej minigry.
Pamiętacie combo do tej minigry, jakie było? O panie. Środek, prawo, prawo. Nie, jesteśmy znowu tutaj. Środek, prawo, lewo. Wróciłem tutaj znowu. Środek. Środek, prawo, probably? Nie, cholera. Labirynty w grach. Wideo recenzja. Środek, prawo, lewo, środek, tak, pamiętam. Środek, prawo, lewo, środek. Lewo czy środek? Może znowu środek. Środek, dobrze. Teraz lewo. Może cholera, no. Środek. Prawo. Lewo. Środek. Prawo. Co zrąbałem? Dobra, to było wejście tu. Aha, bo tu ma różne kombinacje. Dobra, środek, prawo. Lewo. Środek. Środek. Prawo. Teraz w lewo. Jezus. I teraz środek. Proszę, żeby to był środek. Jest! Teraz lewo czy prawo? Prawo. Chodźmy w prawo. Ej, bo stąd dochodzi dziwny dźwięk, który nie dochodzi z innych drzwi. Chyba muszę iść tak samo jak Greg chodził za płaczem. Tak, bo to mnie przynosi zupełnie inne miejsca. Tak jak myślałem teraz. To było takie proste. Po prostu szukajmy tego dźwięku. Prawo. And here we are. Don't turn away now. Tum turum, tum turum, tum 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 turum, tum turum, tum, tum tum tum, tum 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 tum. Drzwi. No świetnie. Musimy jakoś tak na tym stawiać, żeby to się wszystko pozamykało. W chole. Okej, nic nie mówiłem. Czyli to są lokacje z minigier, w które graliśmy. Które wcześniej oczywiście nic mi nie mówiły, bo jak miałby mi cokolwiek powiedzieć. A teraz mamy labirynt sal, który jest jeszcze większy. Też mamy iść za dźwiękiem? Tak, też mamy iść za dźwiękiem. Okej, to jest bardzo mylące. Albo mamy nie iść za dźwiękiem. Właśnie na odwrót trzeba iść. No właśnie. Tam, gdzie nie ma dźwięku. Widzicie? Chyba o to właśnie chodziło. Dokładnie. Co tu mamy? Stara książka z jakimś opakowaniem. Bla, bla, bla. Czegoś tutaj brakuje. But it delivers a bitter taste in my mouth. Czekajcie, a to? Dobra. Tutaj też są układanki. Tutaj są dwie pary drzwi. Okej.
Po prostu będę klikał na pałę, jak to ja. Klikał na pałę. Dobra, te drzwi się otworzyły. Więc tutaj idziemy. O, cześć. Dobra. Ta. Wiem. Chyba już wiem, po co jest to dziwna rzecz w biurku pani Peckerson. Dokładnie. Ło. Nie, to jest wszystko jakieś popieprzone. Holy shitballs. Tu chyba spadła nasza Ash. Kolejny piedestał, ale nie ma nic na nim. I tutaj są wszystkie kości. Czyli kości nie idą do mortadeli. Co do cholery idzie do tej mortadeli? For we are the devourer of gods. My jesteśmy pożeraczami. O właśnie. Aż, wszystko w porządku, aż. Czy ona oddycha? Chodź, pomóż mi ją podnieść. Aha. O, budziła się. Co to jest? Gdzie jestem? Dude, nie wpadnij znowu do tych głupich śmieci. Myślałem, że cię stracimy na dobre. Super, cię znaleźliśmy. Czy dobrze się czujesz? Aż tak, tylko trochę dziwnie, żadnych złamanych kości. Znaczy, przynajmniej nie moich. Aż, bla bla, nie mogliśmy. Aż, we wouldn't believe that what we've. We went through. Boże. Aż nie możemy wiedzieć, co dzięki tobie znaleźliśmy. Wszystko dzięki Sally, bla bla bla. I wizją. Znaleźliśmy starą. What? Klapę w piwnicy i zaprowadziła nas tymi strasznymi schodami tutaj, w to chore miejsce świątyni albo jakiegoś innego gówna z zagadkami i labiryntami. I Todd trzyma frontowe drzwi otwarte dla nas, powinniśmy już wracać. Wow, to it's much to take in, I can't believe it's all. Tak, no tak, to ciężko uwierzyć, że pod apartamentem masz wielką kryptę. Dzięki, że przeżyliście po mnie, nie wiem co bym bez was zrobiła. Dobra. So, what are we going to do about this? Co zrobimy? Pani Peckerton zabiła dużo ludzi i ta mortadela, nie możemy jej zignorować. Definitywnie nie. Sądzenie jej przez to, co mi powiedzieliście, the temple. Gotten herself wrapped up in the oculus as well. No właśnie. They're just we are. Or maybe she's the last remaining member. Trying to carry out whatever their plans were on her own. Właśnie, może być ostatnim członkiem kultu. Trying to bring the red. Może ona próbuje przywrócić czerwonookiego demona. Oby nie. Ale będziemy przygotowani, jeżeli ona spróbuje. Gościu, musimy ją zatrzymać. Zanim to się stanie. Wiem, że pójście na lokalną policję nie jest opcją, ale powinniśmy. Maybe we should call the state police. No właśnie. Policja stanowa albo FBI. At least this time our parents can't deny what happened. No właśnie. You help us once we show them what's below this building and what Peckerton has been doing. Aż ma rację, powinniśmy tym razem w to wplątać naszych rodziców. Maybe we should just. Może powinniśmy ją po prostu zabić. Co? Pani Peckerton, może po prostu ją zabijmy. Jest za stara. Nie, jest stara, więc nie powinno być trudno. Nie możemy tak po prostu kogoś zabić, Larry. Nie będziemy wtedy od niej lepsi. No właśnie. Gorsi czy coś. Normalnie nie byłbym za graniem kogokolwiek, ale Larry może mieć rację. To od Larry. Czy naprawdę? Pomyśl o tym. Dziwne, niewyjaśnione rzeczy w apartamencie Addisonów w Knockfell. Jak im dłużej to słuchasz, to mnie się wydaje, że to pani Peckerton jest sama. Musi ktoś jej pomagać. No właśnie. To by wyjaśniało policję, która kryła Charlesa and Holmes family murders. There's no telling how far this corruption reaches. No właśnie. God damn. To ma sens. Sal, you were saying something similar earlier today too. I don't. No, maybe this doesn't fall on us to take care of. No właśnie.
Our biggest worries normal teenagers have about petty things like being popular, having nice hair. Dokładnie. Dzięki. Też marzę. Też moim problemem największym jest fakt, że jestem popularny i nie mam zacnej fryzury. No da to. We just have to worry about saving the world. Tak. Musimy się martwić o ratowaniem świata. Dokładnie. Więc co się stało później? Zdecydowaliśmy, że się prześpimy i rano wszyscy... Aha, byliśmy bardzo zmęczeni, bla bla bla. A nauczycielka? Co zdecydowaliście? Poszliście na policję? Nie poszliśmy. Turns out pani Pakerton umarła w wypadku samochodowym w drodze do domu tej samej nocy. Ona i inny kierowca zostali zabici w trakcie zderzenia. Wow, to dosyć ciekawe pokrewieństwo. Może tak na to patrzeć, jeśli mi nie wierzysz. To było na kolejnej stronie. Below Knockfell High teacher killed by drunk driver. No fakt. Kochana nauczycielka Knockfell zginęła przez pijanego kierowcę. Of course, you won't find anything about the dead bodies in her apartment or how she was... No tak, oczywiście nie znajdziesz nic o tym, jak o martwych ciałach w jej apartamencie, ani, jak ani o tym, jak karmiła uczniów ludzkim mięsem. Wszystko zostało zatajone. Widzę. Nie wiem, czy mi wierzysz, czy to prawda, czy bla bla bla. And you will air the full story. Nie martw się, Sal. It will be aired in full. I always keep my word and I think the people will be very interested in what you have to say. Każdy teraz ogląda. Mówisz tak o swoich przyjaciołach, bla bla bla, o Ashley, zrozumiem, że byliście bardzo bliscy. You even considered her once of your best friend along with Larry Johnson and Todd Morrison. Is that true? Tak, to była jedna z moich najlepszych przyjaciółek, na pewno. Tak. Czy widziałeś to? The Sally Face Killer trial today for mass murder, including entire family. What? The Sally Face Killer trial today for mass murder, za masowe morderstwo? Co jest rodzinne? Sources say that the prosecutor will call Ashley Campbell to... Campbell is long time friend of Sally and... What? Testify against... Będzie zeznawać. Ha! Świetnie! O. Przeciwko. A co z Todem? Nie powiedziałeś mi o Todzie. O, racja. We shot on segment od Morrison yesterday. He's still in the... Jest nadal w szpitalu. Potem co się stało tej nocy. Wciąż... Still out of... Wciąż nie odpowiada, nie rozmawia. Nie możemy z nim nawiązać konwersacji. Musimy ciągle gadać z doktorem. Przykro mi, Sal. Morrison nie pokazał nam żadnych znaków, że mu się polepsza. W zasadzie jego kondycja jest coraz to gorsza. Mówią, że obrażenia, które doznał tej nocy, są nie do okiełznania, że tak to powiem. Nie odróżnia fantastyki od rzeczywistości i jedyne, czego chcę, to umrzeć. O kurde. When he is denied the release of death, he becomes extremely violent. Okej. Okay. Jeżeli mu się odmawia wypuszczenia go na śmierć, staje się strasznie wkurzony. Niebezpieczny. Muszę mu pomóc, jakkolwiek. Muszę mu pomóc. Nawet doktorzy i profesjonalni doktorzy nie umieli mu pomóc, więc jak ty miałabyś to zrobić? Ponieważ ja znam prawdę, wiem, co się naprawdę stało i wiem, co jest nie tak z Todem. Co jest nie tak z Todem? Ty chory creepie, kuźwa. Czerwone oczy. Co jest do cholery? Czemu? What the fuck?
Co do kurwy nędzy, czy on jest... Co się właśnie stało tutaj? Czy w nim się zreinkarnował ten demon, czy... Moment jego zatrzymania. 3:33. Gra na gitarze. Już wstałam, w końcu wstałam. Ale resztę tej historii zobaczycie w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa. Hejo.